Zapewne wielu z Państwa zadaje sobie dokładnie to samo pytanie, co ja. Jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze będziemy żyć w tej rzeczywistości, w której wszystko się sypie, rząd kłamie, zajmuje się samymi sobą, służby zamiast bronić państwa zajmują się no, pewnie najbardziej nami, albo antykomorem, albo czymś takim, czym na pewno nie powinny się zajmować. Jak długo jeszcze będzie tuszowane śledztwo w katastrofie smoleńskiej? Jak długo jeszcze będą takie skandale, jak miały miejsce ostatnio na cmentarzach, kiedy okazało się, że kto inny jest pochowany w grobach ofiar katastrofy? Jak długo jeszcze Polska będzie się ośmieszać na arenie międzynarodowej taką polityką, jak obecnie prowadzi, kiedy to najwięksi, a szczególnie Rosja i Niemcy, dyktują nam, jakie mamy mieć stanowisko za granicą? No pewnie tak długo, jak będzie trwał rząd Donalda Tuska. A jak długo będzie ten rząd trwał? No ja myślę, że już tak bardzo długo trwać nie będzie. Pytanie, co potem? I to jest dużo ważniejsza odpowiedź na, w tej chwili na jakiekolwiek pytanie, co potem, niż jak długo jeszcze. Bo miesiąc, pół roku, rok już pewnie wiele w historii Polski nie zmieni. Ale jeżeli zmarnujemy następną szansę, znowu będą fatalni ludzie. Znowu nas ograją. Znowu nie takich, jak trzeba, wybierzemy. Znowu będzie tak, że zabraknie większości do koalicji, albo nasi popełnią jakieś błędy, nie uda nam się nic zrobić pożytecznego z mediami, albo się wszyscy ze wszystkim pokłócą, bo jeden nie lubi drugiego, no to wtedy rzeczywiście bardzo długo jeszcze to, co jest, albo nawet jeszcze dłużej, bo zmarnowane szanse dużo bardziej mszczą się niż najpoważniejszy przeciwnik. Nie marnujmy tych szans, które mamy. Weźmy dobrych ludzi, wybierzmy dobrych ludzi i pilnujmy, żeby oni już teraz byli przygotowani.